Siemaczko, siemaczko, siemaczki, witam was serdecznie w nowej mojej pracy. Tak, wrzuciłem YouTube po to, żeby dla was sprzątać, tak, żebym mógł w końcu zarobić. Tu jesteśmy u jakiegoś, pierwsze zlecenie u kolesia, lubi koty, to już wiem, dobrze wiedzieć, że lubi koty, trzeba będzie zrobić jakieś miejsce na jego kotka. Tu mamy jakąś imprezę, do ogólnie była jakaś gruba impreza, dalej muzyka leci. Biba musiał być dobry melanż, to widzę, że tu goście chcieli chyba przedwcześnie wyjść, ktoś ich zatrzymał, więc na razie się nimi nie zajmujemy. Tak, zaczynamy sprzątanie. Może duży pokój zostawimy sobie na koniec. Weźmy sobie tutaj, przygotujmy kosze na odpady. Oczywiście ja tutaj miałem wcześniej zlecenia, się już nauczyłem grać. Zacznijmy sobie od tego małego pokoju. Tak, postawimy sobie tutaj piękny kosz na odpady. Wiaderko z wodą. Tak, i teraz co to było? Nie wiem, co to robi. Tego jeszcze sobie nie obadałem. Nie wiem, co to robi. Ale dobra, bierzemy się za sprzątanie. Na razie odpady. Okej. Wchodzisz pan tu. Okej. Mamy odpady, dobra. Może najpierw zajmiemy się tą szafeczką. Tutaj trzeba posprzątać to moje, bo to naświniłem trochę, ale to z dworu przyszedłem, wiecie. Okej, tu posprzątamy ładnie ścianę. Jezu, jak to brudzi. Sprzątamy tutaj ładnie szafeczkę. Okej. Naświnione przeze mnie. Okej. No. Pokój prawie normalnie jak nowy. Że te troszeczkę, o. Półeczki, troszeczkę skórze zmieciemy. Coś tu się wylało. O Jezu, wylało mi się ten kubeł z wodą. Okropne. Co on tak pokazuje tą ręką? Dobra, bierzemy ten kubeł, bo tutaj plama się zrobiła. Straszna plama się zrobiła. Trzeba to posprzątać. To się później tym zajmiemy. Okej, wszystko chyba tu jest czysto już, nie? Nie robię brudu jakiegoś tutaj. Tutaj jeszcze mamy krew na stoliku. Krew tutaj. Znaczy się nie krew, tylko ketchup. Dobra, tu mamy naszego pana, który ten... Dobra, i myślę, że możemy się zacząć brać za większe pokoje. Czyli za ten pokój. Tu mamy kolejne jakieś... Chodź, panie. Jestem taki straszny. Dobra. Okej. Przełaź. Tu postawimy koszyk. Dobra, znowu tu naświniłem. Dopiero co sprzątane, no. Dobra. Okej, myślę, że powinno być czysto. Weźmy sobie to wiaderko i chodźmy dalej. Może wiecie co, ten duży pokój sobie darujemy. Pójdziemy sobie dalej. Pokażę wam jeszcze piwnicę. O, tu jest piwnica. Bardzo fajnie. Popatrzcie, jak fajnie. Można tak fajnie szybciej uświnić. Dobra. Pokażę wam piwnicę. Tylko wezmę sobie to, wywalę, bo to strasznie się buguje. Tutaj mam piękny dobór kolorów. Po prostu gratuluję. Tu mamy coś nowego. Drzwi. I byłeś niegrzeczny. Byłeś niegrzeczny. Co to jest? Matko. Jakaś szopka. O, mam wiaderko. Jakie stylowe wiaderko. Dobra, ale wiecie co? Posprzątamy. O nie, woda się pobrudziła. A może to przemalujemy? Będzie fajnie wyglądać. Co o tym sądzicie? Dla mnie bomba. Bomba, bombastik. Normalnie... Świetne. Świetnie wyszło. Co to jest? Nie wiem, co to robi.
Tu mamy odpady, kosz na odpady. Okej, bierzemy ten odpadek. Tu imprezę, zbieramy imprezowiczów. I teraz jeszcze by mi się przydało wiaderko. Dziękuję. I posprzątamy po tym panu, bo tutaj troszeczkę pan nam zażygał. Zażygał nam nieładnie. Tu trzeba posprzątać, bo kurde, ten DJ tam chyba zasnął po prostu za tą DJ-ką i puszcza nam cały czas jakąś nutę. Dobra, tu jest czysto. Trzeba to wyczyścić do końca wszystko, bo wiecie, idą święta, raczej już jest po świętach. Bo to oczywiście ja w święta nie pracuję. Więc to jest po imprezie świątecznej, myślę. To jest po imprezie świątecznej. Więc wiecie, jak to jest. Jak się no wiecie, na święta oczywiście. Ach, wolny czas. Można sobie zorganizować czas właśnie. Gdzie na następną, bo tu dużo telefonów, po prostu telefon mi się nie urywa od tych telefonów. Może jakie pieprze bez sensu. Jestem strasznym pracocholikiem, strasznie lubię sprzątać. Sprzątamy schody, bo się ktoś jeszcze wywróci na tych schodach po prostu i będziemy mieli więcej sprzątania. No, co ta pani tu robi? Wow! Ach, bierzemy ten wiaderko. Jezu, wylała mi się. Wylało mi się to wiaderko. Czekajcie. Można będzie szybciej. Jezu, to się wszystko wylało. Jest tam woda? Jest tam woda. Siup. Nie udało się. Trudno, bierzemy nowe wiaderko. Okej, okay, sprzątamy. Jezu, te wiaderka tak strasznie brudzą. Całe odpady mi się wysten. Muszę to wszystko sterylnie umyć, bo to jest naprawdę... Dobra, wiecie co? Weźmy to wiaderko, przejdźmy się gdzie indziej. Tu są prezenty. Tu jest straszny burdel po prostu. Jezu! Umyć to trzeba. Co to robi? Wow. Może to nam wskazuje. Może gdzie jest najbardziej napaskudzona? Nie mam pojęcia. Ale wiecie co? Trzeba posprzątać jeszcze, bo naprawdę trzeba umyć to wszystko. Prezenty, trzeba to wszystko pochować do półek. Wiecie jak to jest, nie? Jak trzeba wszystko chować. Że po prostu taki burdel, no, że to jest naprawdę. To będzie taki dodatek ode mnie dla tego klienta, który sobie zamówił czyszczenie w domku. Tego już nie potrzebuję. Gdzieś jeszcze, o, właśnie. Ooooo! Wow! Nie! Koniec czyszczenia, zostało po mnie tylko jelito. Ale nic, 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 sprzątam, może w końcu wezmę się za to wejście. Słyszałeś? Biorę się za ciebie, ty... Kurde, kurde, kurde. Nie przeszkadza mi w pracy, Edward. Bo wylądujesz. Nara, Edward. O, odpady. Dobra, wiecie co? Tu gdzieś jeszcze widziałem coś fajnego. Tak. Bardzo fajna rzecz. Kominku. Trzeba każdy... Ups. What the hell? Jak ładnie tu jest wyczyszczone. Teraz tu.
Jest jak pięknie. Pięknie. No jak w domu, popatrzcie. Jak to wszystko ładnie wygląda. Prezencik. To dla mnie, dziękuję. Bardzo miłe. O. Wrzucił mi rękę. What the fuck? Co, że sprytna maszyna. Oddawaj mi to. O. O to właśnie mi chodziło. O wodę. Nie, jakieś niespodzianki. Trzeba po sobie sprzątać, bo to jest... Naprawdę. Sprzątacz fatal. Nie wiem, jak wam się podoba sprzątacz fatal. Nigdy chyba jeszcze tak nie widzieliście, jak ja tak pracuję, nie? To jest pierwszy raz, Jezu. Tylko dobrze zrobiłem, że rzuciłem ten YouTube, nie? Jezu, jak to świetnie. Co to się dzieje? Kurde. Dawać mi tutaj. O. A pan co tu robi? Miło na poddaszu. Nieładnie tak się wszędzie bawić. Karabiny. Ciekawe, czy one wybuchają. Czy to są chyba sztuczne, wiecie? Się wolę odsunąć. No jakby to miało rypnąć, to nie chciałbym być w swojej skórze. Wow, ciekawe, że da się wyjść na dwór. Chyba nie. Dobra, wiecie co? Moja robota chyba już jest skończona, wiecie? Jest tu tak czysto, że czyściej chyba być nie mogło. Musicie mi, co to za części ciała mi tu wrzucają? Okej. Bierzemy się za sprzątanie. Bo tu musi być czysto. No, to jest obowiązek mojej pracy. Moje motto to na błysk. Wszystko musi być na błysk. Tu trzeba posprzątać ten dywanik taki ładny. Jezu, wylałem wszystko. I co robisz, panie? I co pan coś zrobił? Powiedz mi pan. Jestem taki super. Nabiórko, operacja, szybko, pani doktor. Pani doktor, otwieraj pan ranę. Świetnie. Dobra, bierzemy pana ze sobą. Lubię ciepełko w gronie. Trzeba napalić w piecu. To naprawdę, nie ma jaj, nie ma żartów po prostu. Czy tu gdzieś jeszcze spotkam jakiś super prezencik, który by mi się przydał? A co, że się pan się tak tu skampił? Jezu, ale oni się kampią w tych kurde kątach. Może ich chowanego grają? I chcą, żebym zagrał z nimi? Może. Ja bym chciał jeszcze coś na szybkie czyszczenie. Ale nigdzie nie widzę tego, co bym potrzebował. Attention. O. Aha, okej. Okay. Dobra. Skończyłem pracę. To by było na tyle. Dziękuję. Sam nie wiedziałem, że można takie coś zrobić. Dobra, ale trzymajcie się. No i do usłyszenia. Znowu. Znaczy nie do usłyszenia, bo ja już rzucam YouTube. Tak, ja teraz będę sprzątał. No. Hejas.